Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna zasiadka pod kątem karpia, jesiotra. Na te ryby dzisiaj będziemy polować. Jesteśmy na łowisku Klub Wędkarski Stawy. Klub Wędkarski Stawy, o, tak to poprawnie się ją wymawia. Pogoda jest całkiem sprzyjająca. Jest wiaterek delikatny, taki na razie przynajmniej do jakichś 15 km na godzinę. Jak sprawdzałem, w przeciągu kilku godzin ma się zmienić w porywach do 40, więc nie będzie łatwo tu wysiedzieć. Ale zobaczymy, co do tego czasu przyniesie woda i przyniosą brania. Jak na razie za chwilkę zobaczycie jednego jesiotra. Całkiem fajna rybka. Skusiła się na miks, który Wam zaraz pokażę. No i oczywiście na King Spice'a 15 mm z Meusa Pop-Up, który jest tutaj no, najlepszą przynętą na te ryby, moim zdaniem oczywiście. I powiem Wam, że chyba właśnie tak, no to był największy jesiotr, jakiego w ogóle tutaj złowiłem. Ale nie będę Wam spoilerował, zobaczycie za chwilkę sami. Więc zapraszam do oglądania i trzymajcie kciuki, żeby było jeszcze więcej ryb niż ta jedna. O, mamy kolejne branie na tym samym zestawie. Zaraz zobaczymy, może kolejny jesiotr się skusi. Oby tak było. Moi drodzy, teraz Wam na szybko pokażę, jak ja przygotowuję swój miks, którym będę nęcił. Zarówno będzie to w PV-ce, jak będę znęcił też z ręki, w zależności na którą wędkę. Dodałem garstkę kulek z serii Challenge King Spice 18 mm, delikatnie poproszyłem. Tak samo teraz dodałem z Copexa 15 mm. Delikatnie dałem kilka kulek całych, kilka kulek sobie przemieliłem. I teraz jedziemy dalej. Co nam będzie potrzebne? Hot Dragon 18 mm. Wątroba. Pikantna kiełbasa 18 mm do tego. I squid pepper 15 mm. Ta sama historia, garść wrzucam tutaj, garść wrzucam do przemielenia. Na razie mi testowo starczy na jedną wędkę. Sobie to wyrzucę, zobaczymy jakie przyniesie efekty. Można również to zalać na przykład takim czymś jak liquid. King Spice też fajnie działa, bardzo fajny temat. I tak zrobimy. To jest taki mega. Zobaczcie sobie. Wam go kiedyś pewnie pokazywałem, nie wiem czy mi się uda, bo już jest pół opakowania. Jest taki mega soczysty. Bardzo dużo, gęsto i tak dalej. Nie trzeba dawać dużo. To wymieszamy. Podrzucimy z ręki, wrzucimy do PV-ki i nęcimy. No moi drodzy, mamy pierwszą rybę, pierwsze branie. Thank you.
Się obudził. Miałem małą awarię, bo ryba weszła pod pomost. Na pewno jest to jesiotr, tylko nie wiem jakich rozmiarów. Mocno się zdenerwował. Najpierw szedł bardzo delikatnie, branie ogólnie tutaj spod samego brzegu. Piękna ryba. Wspaniały jesiotr. Rybka skusiła się na kulkę Meusa, 15 mm pop-up, która tutaj robi od zawsze genialną robotę. No nic, nie męczymy ryby. Zważymy z ciekawości. Pewnie nie będzie to rekord, ale jest piękna sztuka. No. No ustabilizuj się wreszcie. Troszkę, moi drodzy, troszkę ponad dychę z matą, czyli jakieś 8,5 kg ryba. Wraca do wody. Zobaczcie, piękna, naprawdę gruba ryba. Coś pięknego. Dał popalić w trakcie holu. Odpocznie ile potrzebuje. O, już. Teraz pójdzie. Tylko ogonem pomachał. Świetna sprawa, moi drodzy. Super. Odnośnie tego jesiotra, moi drodzy, no powiem wam, że niesamowite szczęście, że był bardzo fajnie zapięty za wargę, mocno. Nie miał raczej szansy, żeby się wypiąć. Szczęście dlatego, że mamy tutaj takie pomosty małe. I akurat, no wiecie, że jestem zwolennikiem łowienia, szczególnie na tym łowisku, a zresztą nie tylko, jesiotrów przy samym brzegu. Tutaj mam ode mnie wzdłuż brzegu postawiony zestaw, na które było branie. On jest dosłownie z metr od brzegu i ode mnie ze 3 metry. I powiem wam, że było branie. Na początku no wiedziałem, że to jesiotr, bo od razu było czuć i pokazał ogon, ale nie wiedziałem, że to jest takich rozmiarów ryba. Szedł sobie tutaj do mnie wzdłuż brzegu, wpłynął najpierw, znaczy przepłynął sobie przed pomost, potem wpłynął pod pomost, zawinął, no i niestety miałem rybę także od pomostu, rurka,
i totalnie w drugą stronę. Powiem wam, że przez chwilę nie wiedziałem do końca, jak sobie z tym poradzić. No i cóż, no zaryzykowałem, skręciłem troszeczkę mocniej kołowrotek. No i udało mi się sprostować tą rybę, ale naprawdę bardzo duże szczęście. Ostatecznie ryba na macie, bardzo fajna, dała radości, dużo i satysfakcji. Więc czekamy teraz na kolejną rybę. Co ciekawe, na tym samym zestawie miałem jeszcze dwa szarpnięcia, dwa takie brania. No nie do zacięcia, ale widać, że ryba jest tutaj w łowisku, gdzie nęciłem i że ten miks, który wam pokazałem, jest skuteczny. To mnie bardzo cieszy. Jak będzie potrzeba, za chwilkę sobie jeszcze do nęce dorobię. Ale czekamy też na te brania karpi z samego środka. Zobaczymy, czy się doczekamy. Oby tak było. Trzymajcie kciuki. No niestety, moi drodzy, była ryba, zająłem się kamerą to raz, żeby włączyć, żebyście widzieli, co się dzieje. Dwa, oczywiście po tym, jak wam opowiadałem przed chwilą, że pod pomost weszła mi ryba, no to mimo tego, że nie czułem, żeby tutaj była gdzieś żyłeczka poszarpana, ale odciąłem ze 3 metry, czy 4 na oko, zrobiłem nowy zestaw, no ale ryba zrobiła dokładnie to samo w tym momencie. Była dużo mniejsza, czuć było po rybie, że nie jest to tak duża ryba, wydaje mi się, że znowu to był jesiotr, sięgnąłem po kamerę, ryba w tym czasie wjechała pod pomost, tyle tylko, że już nie była taka delikatna jak tamta, tylko zrobiła mega konkretny odjazd i tyle było widać niestety. Zestaw zerwany. No tak to jest, jak chce się i łowić i nagrywać, no ale cóż zrobić, moi drodzy, taki los widoczny. Moi drodzy, kolejne branie jesiotra na ten sam zestaw potwierdza tylko to, że ta mieszanka jest bardzo skuteczna, przynęta również, no tylko że niestety zbyt szybko chciałem tego jesiotra chyba teraz zaciąć, to branie, które było przed chwilką, poczułem opór i puściło. Następnym razem, jak to mówi Szymon, trzeba było poczekać, to chyba poczekamy. O, moi drodzy, tego to ja się nie spodziewałem. Polując na jesiotra, moi drodzy, zobaczcie sobie, na kulkę 15 mm wziął taki mały, piękny linek. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo wieje. Ach, piękna sprawa. Tutaj na tej wędce, jak dobrze pamiętam, co to mamy? Jakieś maleństwo. No nie, to maleństwo, świniaczka mamy, moi drodzy, czyli ładnego linka. Myślę, że nie będę jakoś tam się... Postaram się wam go tutaj pokazać. Taki oto pandlin, piękna ryba. Już zaraz wracać do wody. Pokaż ładnie. No, moi drodzy, taki prosiaczek na King Spice 12 mm.
No moi drodzy, dzisiejsze wędkowanie dobiega u mnie końca. Coś się działo. Powiem wam szczerze, że stęskniłem się już za tymi cwaniakami, czymi jesiotrami z tego łowiska. Naprawdę mnie dzisiaj przechytrzyło ich bardzo dużo. Jeden próbował, ale na szczęście wylądował na macie. Potem drugi zrobił dokładnie to samo, tak jak mówiłem. Wszedł pod pomost i niestety przetarł żyłkę i tyle go widziałem. Potem jeszcze miałem dwa brania jesiotra. Takie brania jesiotra 100% to jesiot, ponieważ widziałem jak odpływał, w sensie widziałem ogon. Potem miałem jeszcze kilka brań, wyjąłem 3 czy 4 linki, z czego jeden fajny. Jeden, wyobraźcie sobie, wziął na tę samą kulkę, co brały wcześniej jesiotry, czyli 15 mm pop-up King Spice, co było dla mnie naprawdę zaskoczeniem, mimo tego, że rybka była niewielkich rozmiarów, a pobrała tak dużą przynętę. Kilka brań spartoliłem, kilka przespałem, ale dzisiejsze wędkowanie miało polegać na tym, żebym przyjechał nad wodę, odpoczął bez spiny, a może przy okazji coś nagrał. Do tego krótki filmik z dzisiejszego niedługiego wypadu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to standardowa łapeczka w górę. Nowych widzów zachęcam do naciśnięcia tego czerwonego przycisku. A ja lecę montować dla was kolejne materiały. Strzałeczka, cześć!